Siemanko boczki, z tej strony Lisek. Dzisiaj lecimy z potężnymi player pickami i gwarantowanymi paczkami z TOTS-em seria na moich kontach i umówmy się. Zostawiacie w tym momencie łapeczkę do góry i w tym odcinku trafiamy TOTS-a z Cristiano Ronaldo. Jeśli tak się wydarzy, ja dotrzymam słowa, to wy klikacie też czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, a my teraz lecimy na moim koncie z 12 player pickami Serie A i byczki, chwalcie się obowiązkowo, co wy potrafialiście w tych swoich szalonych player pickach, paczkach i innych takich, bo zobaczycie jak tutaj leci, a u nas leci wesoło i też przypominam, jak chcecie, żebym pootwierał wasze paczuszki, to piszcie w prywatnych wiadomościach, na fanpage'u, na Instagramie, chętnie wam pootwieram paczuszki, bo taki pierwszy TOTS w pierwszym player picku to nie jest nic nowego. Ja chętnie tutaj wam, moim najlepszym widzom na świecie, otwieram szalone paczuszki. Berardi, witamy serdecznie w naszej pace i w naszej ekipie. Lecimy dalej, lecimy z drugim player pickiem i tutaj De Paul, Cuadrado, drugi player pick, moje konto. Lecimy dur, widzowie. I teraz się zastanawiam tylko, kogo wziąć. De Paul czy Cuadrado? Bez kitu. Bierzemy Cuadrado, bo tutaj widzowie, Facebook GG, Lisek KD streamy codziennie, szczególnie wieczorami, bo no Cuadrado pod Ronaldo jest idealnym zawodnikiem. Więc lecimy dalej. Trzeci player pick. No on wraca, ok, w porządku. De Paul dołącza do naszego zespołu, jak widzicie. Pchają się te tocy oknami, drzwiami, żeby do naszej ekipy dołączyć. Ja powiem wam szczerze, to jest legendarna w ogóle listwa i to są legendarne piki, żeby w trzech pikach pod rząd był toc i to nie ten najgorszy, bo i De Paul i Cuadrado jest coś, jest czymś genialnym, nie? Ja pitole. Widzowie, ej, to jest niesamowite. Ja tylko przypominam, jak chcecie, żebym wam pootwierał paczuszki, wystarczy po prostu napisać. To nie bold. Wystarczy napisać Instagram, fanpage, prywatna wiadomość. Lisandro Lopez, weź tu, otwórz mi trafi coś genialnego i ja tutaj tą decyzję rozpatruję. Jedziemy dalej. Czwarty player pick. To jest hit, to jest hit. To jest hit. To się nie dzieje, to się nie dzieje. To jest legendarny hit. No, widzowie, za te cztery player piki musicie zostawić łapkę do góry, nie? To jest hit, ty, widzowie. Piąty. Oj, coś się popsuło, widzowie. Coś się popsuło, zdecydowanie. Coś się popsuło. Dobra, piąty player pick za nami, szósty. Ajajajajaj. Siódmy. Ajajajajaj. Ósmy. Okej, w porządku. Wracamy na tory pociągu, który jedzie wprost do Portugalii. A tam już na jednej ze stacji czeka potężny Cristiano Ronaldo. Dziewiąty toc. W porządku. Dziesiąty toc. Boże, dziesiąty. Jednak toc. No, dobrze powiedziałem. Dziesiąty pik z tocem. Cuadrado, witam serdecznie. Zobaczcie, to jest w ogóle coś fenomenalnego, że ja mogę dawać taką radość poszczególnym zawodnikom. Cuadrado jak się tutaj cieszy, że dołącza do naszego zespołu. Wow! Po prostu spoko. Acerbi też go sobie weźmiemy, może to też jest duplikat. I ostatni, tutaj nie ma żadnych oczekiwań. Politano w porządku. No i na pika 84+, przepalamy te dwa z trzech duplikatów, Berardi i Acerbi. I sobie odpalimy tego pika 84+, żeby po prostu zobaczyć, przetestować, dotknąć, poczuć. Co tutaj może polecić? Zobaczmy. Pig 84+. Cztery karty. Cztery mokauty. To już jest dobrze. No jest super. Po prostu jest super. Jest De Vrij, jest Jonathan Vieja, Mierzejewski, nawet polski akcent. Jest Edin Hazard.
naprawdę genialnie, ale weźmiemy sobie chyba Devrayasz w celu przepalenia tak zwanego. No bo ani Adim, ani Jonathanem nie będziemy grać. No i mamy skład, który przepalamy na gwarantowanego piłkarza Serie A. Tak, chcę to wszystko przepalić jak najbardziej. Ja i tak już jestem ukontentowany i usatysfakcjonowany tymi trafami. Dlatego jedynie, co może nam tutaj humor poprawić, no to ewentualnie później jeszcze w przyszłości zrobienie tej paczki z ikoną Prime 92+, ale o tym przekonamy się, czy coś tam będziemy mogli sobie zrobić po tej paczce z gwarantowanym topsem Serie A. Pierwsza paczka to jest Eredivisie lub CSL. Zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego wypadnie. Okej, okay, bramkarz, okej, okay, czyli najgorsza karta. Najgorsza karta, jaka tylko może być z całej tej drużyny i też ligi hiszpańskiej, chińskiej i też ligi Eredivisie. A teraz wam pomachę jak familiadzie, hops. No, miejmy nadzieję, że w tej TOT Serie A będzie troszkę lepiej. A więc moim marzeniem, prośbą jest oczywiście Cristiano Ronaldo, ewentualnie Theo Hernandez. Te dwie karty, zobaczmy. Trzymajmy kciuki i chwalcie się obowiązkowo w komentarzach, co żeście potrafiali w swoich paczkach. Aj. Insigne, okej. Okay. To jest karta fajna na zmianę. 94 oceny ogólnej, 300 tysięcy. Paczka się zwróciła. Nie mam prawa narzekać. Powiem wam szczerze, to nie jest duplikat. Naprawdę, no narzekanie byłoby tutaj co najmniej fatalne. A my nie jesteśmy fatalni, my mamy fenomenalną kartę. Po prostu jest okej. Okay. Miejmy nadzieję, że na PC-cie do chwały będzie troszeczkę lepiej. No i jesteśmy na PC-cie do chwały i wybieramy rzadkiego piłkarza 84+, z tak zwanego player picka. Składzik mamy, przepalamy. Było grubo, ale teraz wierzymy i trzymamy kciuki, że będzie jeszcze grubiej. Pick 84+, let's go. Okej, Skriniar 89. W porządku, troszkę gorzej niż na Xboxie, ale ciężko byłoby to pobić, gdzie w takim piku mieliśmy 4 walkouty. No, coś fenomenalnego. Ale teraz lecimy z pikiem, z kartą, z tocem Eredivisie. Przepalamy cały skład. Tak, chcemy to wszystko przepalić. No i zobaczmy, co przyniesie nam ten szalony los. Czy ten los będzie dla nas łaskawy na tym PC-cie do chwały, bo ostatnimi czasy tutaj no nie jest zbyt wesoło. Tutaj by się nawet Dumfries przydał. Można by to było jakoś fajnie wkomponować z Kleiberem. Zobacz. Holandia, please. Hiszpania, fatalnie. Espio, Jonathan Viera. Jonathan Viera. W porządku. Niby karta, którą można by wszędzie było zagrać, ale też nie do końca. Serie A, TOTS, piłkarz. Let's go, po prostu. PC do chwały. Kessie, to jest Kessie, okej. Okej, not bad, zgłaszam się do odpowiedzi. Kessie is not bad, chociaż... Kurde, tych defensywnych na tym PC-cie mam tyle. Ile nawet Kangur nie wyniósłby. Kessie, no 600 tysięcy, ale... Spocony chciał Berardiego. Cyk. Widzowie, spocony chciał Berardiego i cyk. Załatwiona. Ja spełniam marzenia widzów. Włochy. O nie, oj. Popsuło się. Ewidentnie się popsuło. Załatwiamy coś ciekawego tutaj, zdecydowanie. Okej. LP, pięknie. Bajka? Czy to jest bajka? No i widzowie, dobra, seria. Tutaj chciał Kessie, Mertens, bądź też Ronaldo. Tutaj były marzenia takie. My spełniamy marzenia, można by rzec. Ja tylko rączki do góry już daję i zaczynam klaskać.
Lecibik urwaniur! Spocony i ty łapek do góry nie chciałeś dawać. Taki co z Ronaldo na PlayStation 4? 7 milionów. No, może 8 jak ta w przyszłości. Kolejny piłkarz to seria, widzowie. Let's go, let's go. Zobaczmy, co nas tutaj będzie czekało. Ja tu obstawiam overall 93+. A jaki to będzie, też nie ma co spoilerować. Okej, 94, Insigne. Spoko, spoko. Kolejny TOC Serie A. Mertens, kurczę, fix. Ajajajajajaj, szkoda. Tutaj było mówione albo Ronaldo, albo Theo Hernandez. No niestety, mamy Mertensa. No szkoda, ale na przepałkę myślę, że może być jak znalazł. Kolejny TOC Serie A. Hops. No, niestety, tak to już bywa. Co to jest? Skriniar 89. Trudno. Kolejny TOC Serie A. Guccio sobie tutaj zażyczył TOCa Serie A 94+. Proszę bardzo. Tyle mogę tylko powiedzieć.